Klaudia Sendy, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie pochmurną aurę w całym kraju, z rozpogodzeniami jedynie w Łodzi. Popada przede wszystkim w Bydgoszczy, Katowicach oraz w Szczecinie. Na termometrach zaledwie 9 stopni w Łodzi i 13 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany, natomiast na wschodzie i na południowych krańcach mogą pojawiać się mgły ograniczające widzialność na drogach do 200 metrów. Sprawdźmy prognozę dla Europy. Środa w Europie z przewagą słońca w Rzymie, Zagrzebiu, Bratysławie oraz na Półwyspie Iberyjskim. Opady deszczu obejmą obszar Skandynawii, Berlina, Berna, Paryża oraz Wysp Brytyjskich. Na termometrach do 30 stopni w Madrycie i zaledwie od 13 do 19 stopni w Skandynawii. Przejdźmy do prognozy pogody dla Polski. Środa w Polsce przyniesie ochłodzenie na Pomorzu Zachodnim, tam zaledwie 16 stopni. Maksymalnie 23 stopnie zanotujemy na południu kraju. W przeważającej części Polski pojawi się umiarkowane lub duże zachmurzenie, a na północno-zachodnich krańcach również opady deszczu. Wiatr porywisty w całym kraju, ciśnienie spada. Sprawdźmy prognozę na najbliższe dni. Czwartek z przewagą opadów w całym kraju z pochmurną aurą na Śląsku. Tam zanotujemy zaledwie 13 stopni, ale na Mazowszu i Podkarpaciu już 25 stopni. Piątek również deszczowy w całej Polsce, zakres temperatur wyniesie od 12 do 25 stopni. W sobotę ciśnienie spadnie do 1005 hektopaskali, a opady otrzymają się w całym kraju. Na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.